Barbara Kurdej Szatan, pierwsza milosektorka powróciła do czasów młodości. Barbara Kurdej Szatan i Rafał Szatan uchodzą za malzeństwo idealne. Esa szczęśliwymi rodzicami 11-letniej Hani oraz 3-letniego Henryka. A w wolnym czasie starają się poświęcać sobie nawzajem jak najwięcej uwagi. Początki znajomości aktorów byle zaskakujące. W jednym z wywiadów celebrytka wyznala, że do zaręczyn doszło na basenie. Rafał Szatan zdecydował się na romantyczne oświadczenie po zaledwie 5 miesiącach znajomości. Zanim drogi aktorów się przecięły, oboje mieli na swoim koncie kilka związków. Barbara Kurdej Szatan, która słynie z otwartości, w jednym z odcinków Tańca z Gwiazdami postanowiła opowiedzieć o mężczyźnie, który w przeszłości był niezwykle bliski jej sercu. Pierwsza miłość zawsze jest jedyna w swoim rodzaju i każdy człowiek nawet po wielu latach doskonale je pamięta. Nie inaczej jest w przypadku Barbary Kurdej Szatan. W materiale wyemitowanym na potrzeby programu aktorka bardzo szczerze opowiedziała o swoim pierwszym ukochanym. Okazuje się, że wybrankiem celebrytki był tajemniczy Łukasz. Mieszkając jeszcze w Opolu, gwiazda spotkała na swojej drodze wyjątkowego mężczyznę, który wpadł jej w oko. Uczucie dało o sobie znać, gdy aktorka miała zaledwie 13 lat. Co ciekawe, nastoletni związek przetrwała z 7 lat. Łukasz był moim pierwszym chłopakiem. Pierwsza miłością, bo zaczęliśmy chodzić ze sobą. Jak miałam 13 lat, wspominała z nostalgia w głosie Barbara Kurdej Szatan w pamiętnym odcinku Tańca z Gwiazdami. Produkcji programu udało się dotrzeć również do głównego zainteresowanego. Łukasz chociaż wypowiedział się na antenie telewizji. Przyznał, że aktorka była jego wielka miłością i do dziś przyjemnością wspomina czas, który spędził jej boku. Byliśmy razem 7 lat, 7 pięknych lat. Można powiedzieć, że taka cała młodość przeżyliśmy razem. Stat tyle wspomnień mówił pierwszy partner Barbary Kurdej Szatan. W wspominkowym nagraniu pojawiło się również sporo gorzkich tonów. Koleżanki Barbary Kurdej Szatan bez ogródek stwierdziły, że jej związek z Łukaszem wcale nie był kryształowy. Zakochani bardzo się krzywdzili. To przez niego też wielokrotnie plakala, a myśmy ja pocieszale, powiedziała jedna z rozmówczyn na antenie Tańca z Gwiazdami. Barbara Kurdej Szatan mówiła o swoim dawnym ukochanym z wielka czulostia w głosie. Można było odnieść wrażenie, że tęskni za dawnymi latami. W programie wyświetlono również wspólne zdjęcia aktorki i Łukasza z przeszłości. Co na to Rafał Szatan?